Alleluja, sobota 1 czerwca. Kontynuujemy naszą lekturę 18 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, wersety 23-28. Wczoraj zakończyliśmy drugą wyprawę misyjną świętego Pawła, dzisiaj mamy już początek trzeci. Mniej więcej jesteśmy w latach 54-58. Paweł, słyszymy, po kolei odwiedza miejsca w Galacji i Frygii. Paweł umacnia uczniów. A więc obchodzi te wspólnoty, które założył, te miejsca, gdzie już był. I mamy taki obrazek z Efezu, historię Apollosa. I chyba to jest ważna historia, choć nie ma tam Pawła, historia, która nam tłumaczy, na czym polega umacniać uczniów. Widzimy też, jak funkcjonuje wspólnota w Efezie bez Pawła, a są tam odpowiedzialni. Jest Pryska i Akwila. Apollos to Żyd z Aleksandrii, z Egiptu, wymowny, biegły w pismach, który poznał drogę pańską, czyli poznał chrześcijaństwo. Pamiętamy, jak to Paweł dostał listy od faryzeuszów z Jerozolimy, by iść do Damaszku, by wsadzać do więzienia zwolenników tej drogi. Droga pańska to inna nazwa uczniów Chrystusa, chrześcijan. I słyszymy, że Apollos naucza z zapałem. Otrzymał jakieś światło o Jezusie. Robi to śmiało, z zapałem, z taką wielką energią. Ale słyszymy, że przyjął tylko chrzest Janowy. Gdy przemawia w synagodze w Efezie, Pryska i Akwila, znowu kobiety przodem, widzą w nim działanie łaski, mają jakąś wrażliwość zobaczenia, że w tym człowieku działa Bóg. Chcą mu towarzyszyć, chcą się nim duchowo zaopiekować. To jest coś pięknego, że oni tego, który jest człowiekiem wymownym, biegłym w pismach, jemu na nowo pokazują istotę wiary chrześcijańskiej. Towarzyszą mu. Chcą umocnić jego wiarę. Jezus jest Mesjaszem, głoszą mu. To jest ważne towarzyszenie duchowe. Byśmy nazwali to pewnym kierownictwem duchowym. Potem do tego wyposażają go w listy, które mają pomóc mu w innych miejscach znaleźć bezpieczeństwo we wspólnotach chrześcijańskich. To jest pewna wartość, którą także my dzisiaj, a może właśnie szczególnie dzisiaj, powinniśmy odkrywać, kto prowadzi mnie na drodze wiary, kto mi towarzyszy, kto pomaga mi jeszcze lepiej zrozumieć, kim jestem i do czego Bóg mnie powołuje, kto mną się opiekuje, kto duchowo mi towarzyszy. Ważna uwaga świętego Łukasza w Księdze Dziejów Apostolskich, ważny aspekt budowania wspólnoty. Do odkrycia dla każdego z nas. Amen.